Witajcie, to ja, wasza ulubiona ryba z internetu. No wydaje mi się, że wy wiecie już tak, na czym polega ten film, szczególnie po miniaturce czy tytule. Więc na pewno zastanawialiście się, dlaczego dopiero teraz to nagrywam. Otóż, bo dopiero teraz przyszło mi to. Już pewnie wiecie, co to jest i nie wiem, czy tu nie trzeba będzie czegoś zamazać. Chyba trzeba będzie, bo no niestety jak widzicie moje, no pewnie nie widzicie, ale moje próby zamazania moich danych niestety się nie powiodły, bo gdzieś, nie wiem gdzie, zgubił mi się czarny marker, w każdym razie montażysta będzie musiał to zamazać. Natomiast dla tych jakichś, nie wiem, sprytnych inaczej, to jest to przycisk YouTube. No i nie będę też udawać, że widzę go po raz pierwszy, bo nie widzę. Mój brak cierpliwości mi po prostu nie pozwolił na to, żeby go od razu nie otworzyć, zamiast czekać na nagrywanie filmu. Także sorki widzowie, niestety. No ale co? Bierzmy się do otwierania już od rozciętych folii, udając, że jeszcze nie są w ogóle rozcięte. O, tutaj gdzie? O, chyba tutaj. O, leci, hop, hop. Okej, już folie zostały rozcięte. O, wow! Ej, wow, kurczę, piecone, ja to sobie zawsze coś zrobię. W każdym razie czas na wielkie otwarcie. Środek paczki prezentuje się tak. Jest tu, no na razie to widzę jedne co to gąbkę. Liścik od YouTube'a wraz z jakąś ich z Society Award, no, taką wizytówką, w której mi gratulują, także dzięki Society Award. Tu jest tak samo liścik z kongratsami od YouTube'a. Tu jest po prostu napisane, że mi gratulują. Także dzięki YouTube. No i wreszcie jest on. Jest i on. Mój piękny przycisk i jakieś ulotki. Opakowanie możemy wywalić. I możemy się zabrać za po prostu rozpakowywanie go. Padło też coś takiego. I uwaga, 3, 4. Tak się prezentuje widzowie przycisk. Cudowny, naprawdę jest mega fajny. Ale tak szczerze, wydawało mi się, że będzie cięższy, a jest on dość lekki. W ogóle tutaj z tyłu ma takie 2T, na, żeby to zahaczyć. Nigdy, wydaje mi się, że na YouTubie nie pokazał, że on z tyłu jest taki, on ma tu taki meszek jakby i ma właśnie takie 2T i czuć, że w środku jest pusty. On jest w środku pusty. Także ogólnie ten srebrny przycisk wydawał mi się zawsze taki, nie wiem, taki ciężki. On jest leciutki, naprawdę, on jest strasznie lekki i nie jest taki ciężki, jak się może wydawać. A właśnie, nie wiem, na wszystkich takich unboxingowych filmach, to wydawało mi się, że damn, jakie to jest ciężkie, nie? Wydaje mi się, że wiele z was też mogło odnieść takie wrażenie. Natomiast jest piękny i no wyląduje tutaj na ścianie chwały, tak? Tak, żeby go, o, było jeszcze lepiej widać. No i na razie będzie tu stał, dopóki nie znajdę mu lepszego miejsca. Dopóki nie powieszę go gdzieś na ścianie, to będzie stał tam, no nie? Ale spokojnie, specjalnie skończy się na samym unboxingu, bo to trochę nudne, nie uważacie? Mam dla was naprawdę bardzo fajne info, którym ja też się mega jaram. Mianowicie, zaraz wam pokażę. Osoby, które śledzą Insta, wiedzą, że ostatnio na moim profilu pojawiło się na relacji pytanie, czy kupilibyście takiego seksiaka? Zobaczcie, jaki on jest piękniuś. No ja nie mogę, jakie to jest cudo, nie? I dużo osób odpisało mi, że no tak, że zgadnijcie co mam, drugiego seksiaka. I tak się składa, że od dzisiaj, o kurde. I tak się składa, że od dzisiaj wy możecie takiego Suma mieć u siebie. I spytacie, Sum, w jaki sposób? Co to było? Sum, w jaki sposób? Otóż jedyne co musicie zrobić, to tak naprawdę wejść na mojego Instagrama i tam wpisać mi na DM-ie i spytacie, Sum, ale w jaki sposób? A to jest akurat naprawdę bardzo proste, bo tak naprawdę jedyne co musicie zrobić, to zamówić go u mnie na... Dobra. Jak zamówić takie Sumy? To akurat jest bardzo proste, bo otóż jedyne co wystarczy zrobić, to wejść na ten profil na Instagramie, na którym będą wszystkie informacje, między innymi takie, jakie macie wersje kolorystyczne, jak to w ogóle wygląda, i później wchodzicie w wiadomość prywatną DM i składacie tam po prostu zamówienie, czyli piszecie, że chcielibyście kupić takiego Suma oraz jaką wersję kolorystyczną byście po prostu chcieli. Będziecie mieli do wyboru kilka opcji kolorystycznych, jeśli chodzi o te takie dodatki, które te sumiki posiadają, na przykład tutaj, o, albo tutaj na ogonku, o Jezu, nie umiem tym. Tutaj na ogonku on ma takie, jak widzicie, taki jasny niebieski. Tutaj na płetwie ma jasny niebieski. Ten akurat ma taki bardzo wyróżniający się granatowy. Tak samo tutaj ma taki ładny granat. Także tak, takie właśnie będziecie mieli między innymi opcje kolorystyczne. Będzie jeszcze z tego co pamiętam to taki morski, taki zielono-niebieski troszkę. Także to co lubi, to będzie. No i te sumy prawdopodobnie dostępne będą przez około jakiś miesiąc do złożenia zamówienia. Później już zamykamy możliwość składania zamówień. Już będziemy je po prostu dosyłać wszystkim kupującym. Sumy są ręcznie robione, dlatego też, no, nie idziemy w taką, wiecie, jakąś mega hurtową produkcję, dlatego przez następny miesiąc będziemy po prostu przyjmować na nie zamówienia. Moi, że tak powiem, szwacze będą je szyli, później będziemy je dosyłać kupującym. Także, no, o, proszę, zaprezentuję je. No, muszę wam przyznać, że są
po prostu mega cudowne. Tak mi się bardzo podobają, że to jest hit. Z tym śpię osobiście. A tego, widzowie, tak się składa, że będziecie mogli wygrać. Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? To akurat bardzo proste, bo wystarczy mnie followować, polubić post konkursowy, który wraz z wyjściem tego filmu wyjdzie i napisać w komentarzu, biorę udział. No i oczywiście trzeba mnie obserwować na YouTubie. Także fajne trzy proste warunki, które mogą wam zapewnić właśnie taką bestię, no. Powiedzcie, kto by nie chciał takiej cudownej bestii, no. Widzowie, come on, man. Jakby on jest piękny, ten sum jest piękny, okej? Okay? No i to tyle. A jeśli dalej zastanawiacie się, czy na pewno chcielibyście kupić takiego pluszaczka, to muszę wam powiedzieć, że tak. Są one mięciusie, mega przyjemne, takie, wiecie, no kurde, super są. Są one ręcznie wykonane. No po prostu to jest ideał pluszaka, nie? I jeszcze są sumami. Poza tym, na przykład mają mega fajną ukrytą funkcję, czyli jak leżycie sobie na łóżku i wiecie, trzymacie tak ten telefon niewygodnie, puszczcie je sobie tutaj gdzieś na klacie, kładacie tutaj telefon i leżycie i oglądacie. To jest, widzowie, moja jedna z ulubionych pozycji do oglądania. Albo jak na przykład leżycie sobie na łóżku też i wiecie, tak trzymacie ten telefon jak bokiem leżycie, to kurde, kładziecie takiego suma, opieracie sobie o niego telefon, nie? I tak leżycie i oglądacie. I muszę wam powiedzieć, że to działa prześwietnie. No, zresztą popatrzcie na tą słodką mordkę. Czy dla tego słodkiego pyszczka nie kupilibyście tego suma? Sumiki są uniwersalne, siądą każdemu. Zresztą po prostu jako pluszaczek, nawet nie muszą wiedzieć, kogo to pluszak. No słodziak, no przyznajcie, że jest słodki. Tak jak ja zresztą. 1:1. Więc unboxing mamy z głowy, samą reklamę również, więc zostały nam jeszcze dwie rzeczy. Mianowicie pierwszą z nich są pytanka od was, ponieważ wiecie co, no nigdy nie było tak naprawdę na tym kanale takiego jakiegoś Q&A. Zwykle no odpowiedzi na jakieś pytania to dostawaliście po prostu na live'ach. Wydaje mi się, że możemy zacząć od po prostu najbardziej obleganego pytania, czyli kiedy twarz, kiedy face reveal, gdy pokażesz twarz, kiedy face reveal, kiedy twarz, no i tak samo dużo osób pyta się mnie o to również na live'ach. By the way, zapraszam na moje live'y. Muszę was zmartwić, bo twarz pokażę raczej nieprędko. Powodem na przykład jest między innymi to, że jestem no, na razie dość młodą osobą, tak? I też ja sobie bardzo szanuję prywatność. Nie, że mam jakieś jego Mount Everest, bo 100 tysięcy to obiektywnie nie jest jakoś super mega dużo. To, że dla mnie to dużo znaczy, to już inna sprawa. Still, no wiecie, ja nie jestem jakąś osobą mega, mega popularną, ale mimo to wciąż cenię sobie prywatność i aktualnie nie podoba mi się to, że jeszcze ją mam, ale kiedyś jak pokażę twarz, to już musiałby być taki event typu, nie wiem, 500 000 czy 1 000 000 właśnie subów, to już wtedy wydaje mi się, że po prostu nie będę mieć problemu z pokazaniem twarzy. Także wydaje mi się, że no rozwiązanie jest proste i trzeba wbić jak najszybciej 1 000 000 subów. Także teraz w tym momencie klikaj przycisk subskrybuj. Ej, żebranie subów już mi tak dobrze wychodzi, ja nie wiem. Nie? To kapitalnie. Teraz przygotujcie się na... Muszę się nauczyć mówić. Następne pytanie brzmi, ile masz lat? No, wydaje mi się, że osoby z live'ów na pewno to wiedzą. Natomiast osoby, które nie śledzą, to pewnie nie wiedzą, ile mam lat. Mianowicie, i teraz macie takie 3 sekundy na zgadnięcie, ile kończę lat w tym roku. No pewnie nie zgadliście. Mianowicie, ja w tym roku kończę 17 lat. I pewnie niektórzy z was będą zaskoczeni. Dla mnie też jest to zaskoczenie, że za rok osiągnę wiek pełnoletności. I szczerze mówiąc, trochę męczy mnie ta 17, ponieważ, no, wiecie, mając 18 lat macie o wiele większe możliwości, a tak naprawdę jeszcze mając to 17, to już chcielibyście mieć te możliwości, ale ich nie możecie mieć, no bo nie macie, nie? Tych 18 lat. No ja w wieku 16 lat to, wiecie, mi w wieku 16 lat to jeszcze aż tak prędko do prowadzenia samochodu nie było. Ale aktualnie, mając 17, no to chcę już móc prowadzić. I to jest dla mnie trochę takie, wiecie, irytujące, że jeszcze nie mogę i jeszcze muszę czekać rok. Także no, mam nadzieję, że w końcu ludzie przestaną mnie po prostu to pytać na live'ach, ile mam lat. Także jeśli chcielibyście, no nie wiem, się zapisać, to się zapisujcie, co? Tutaj na przykład pojawiło się bardzo ciekawe pytanie moim zdaniem, czyli co twoi rodzice myślą o tym, że robisz na YouTubie? Moi rodzice ogólnie wiedzieli, że działam sobie coś na internecie, dopiero jak mój profil na TikToku zdobył tam chyba, nie wiem, 60 tysięcy followersów czy coś, to wtedy moja mama się o tym dowiedziała, mój tata w sumie nie wiedział. I wiem, że mój tata się później dowiedział o tym, że coś robię w necie, dopiero po wbiciu 100 tysięcy na TikToku, z tego co pamiętam. No i co? Na początku też tak trochę sceptycznie do tego podeszli, szczególnie jak chodzi o początek
mojego YouTube'owania. Ja się wywodzę z TikToka ogólnie, dla tych, co nie wiedzą. Natomiast, no, nie mają nic przeciwko. Też zawsze jak coś tam uda mi się osiągnąć na tym YouTubie, to mi gratulują. Także wydaje mi się, że dość dobrze przyjęli fakt, że ich dziecko jest YouTuberem. Po prostu zależy to od podejścia, bo na przykład gdybyśmy kierowali się religią chrześcijańską, to moglibyśmy powiedzieć, że to przecież Bóg stworzył człowieka, więc człowiek nie wyewoluował. Kolejne pytanie brzmi, ile lat jesteś na YouTube? No to jest ogólnie ciekawa historia, bo ja na YouTubie działam tak naprawdę nie od tych 2 lat, od których prowadzę Suma, tylko troszkę wcześniej. Tylko moje wcześniejsze filmy polegały na Among Us, opierały się dużo na Among Us. Nie wiem, tam chyba mam na tym kanale jakieś 60 subów czy coś. To i tak moim zdaniem dużo, ale to był taki, wiecie, gamingowy kanał. Tam było Among Us, chyba Rocket League, jakieś tam jeszcze gry. Także działam sobie tak chyba od jakoś 6 klasy podstawówki na tym YouTubie, ale tak na poważnie, faktycznie to działam dopiero od założenia Suma, czyli od 2 lat jakoś. W ogóle tak teraz patrzę, że jest bardzo dużo pytań o to, jak mam na imię, jak się nazywam. To jest informacja, jakby, którą niestety z wami się podzielić nie mogę, ponieważ, no to jest moje imię jednak, tak? To jest coś takiego mojego troszkę. I też dla mnie dziwne by było, jakby ludzie zaczęli do mnie mówić po moim imieniu, zamiast jakby po ksywce, bo mi się to Sum podoba, a też nie do końca chcę, żeby mnie ludzie gdziekolwiek stalkowali, także wolę to zachować dla siebie. Amator. Pepsi. Tylko Pepsi. A jeśli wy chcecie na przykład rozwiązywać takie kłótnie typu najpierw płatko czy mleki... Co? Kurde, co? Płatko czy mleki? Nie mogę. Tutaj kolejne pytanie. Dropniesz jakiś merch? No, ubrań może nie, ale te piękności tak. Desperacka reklama. O gustach się nie dyskutuje, dlatego o nich pogustujemy. No oczywiście, na filmie Q&A nie pojawiłoby się pytanie, czy lubisz placki. Tak, lubię. Każdy filmik, który o niej doczysta do ty... To jest na przykład bardzo kolejne ciekawe pytanie, czyli jaki był najtrudniejszy moment w twojej karierze? Muszę wam powiedzieć, że w mojej karierze było troszkę trudnych momentów. Mianowicie jeden z takich trudniejszych momentów, między innymi, to zawsze były dramy z Karionerem. Wtedy był ogromny stres, żeby dobrze na to odpowiedzieć. Tak samo bardzo dużo było komentarzy takich dość nieprzychylnych w moją stronę. Ja się tym zwykle nie przejmuję, bo dla mnie to, dopóki ktoś mi nie napisze ładnej, konstruktywnej krytyki, to dla mnie to jest bezwartościowe, to co taki człowiek pisze, bo jak mnie wyzywa od debili, to co mi potem? Nie wyciągnę z tego żadnej wartości, a jeśli ktoś wytnie mi moje błędy, skrytykuje po prostu to, co robię na przykład, ale w taki normalny sposób, to ja ogólnie chętnie przyjmuję takie coś do siebie, bo ja ogólnie często lubię sobie posłuchać, co ludzie o czymś sądzą, żeby też wyciągnąć z tego wnioski, nie? No ale wtedy to nie pojawiały się takie konstruktywnie krytyczne komentarze, tylko wtedy ze strony widzów Karionera pojawiło się dużo takich, wiecie, dość hejterskich komentarzy. Do mnie to na szczęście nie trafiło. Styl to nie było zbyt przyjemne. Jeszcze takie nieprzyjemne sytuacje to były może przez to, że nie chodzi o samą karierę w YouTubie, natomiast bardzo dużo osób, które znam prywatnie, dość się tak trochę nabijały z tego faktu, że coś działam w internecie. I wydaje mi się, że każdy twórca przez to przechodził. To jest jakaś po prostu, nie wiem, ludzie mają naprawdę duży problem o to, że ktoś sobie coś robi w necie i się z tego śmieją, a już jak coś się uda osiągnąć, to są nagle pierwsi do tego, żeby się zadawać z tą osobą, czy jakoś się podlizywać. I w moim przypadku w sumie było tak samo, że te osoby z mojego otoczenia się tak trochę ze mnie śmiały, tak trochę w sumie, nie trochę, się ze mnie śmiały z tego powodu, że coś sobie robię w necie, a później co, od razu jakoś takie milsze były po tym, jak zobaczyły, że ej, mi to jednak wychodzi. Tak naprawdę to muszę wam przyznać, że jak dla mnie to nigdy nie było korzystne to, żeby ktokolwiek jakby z mojego otoczenia się o tym dowiedział. Dla mnie to zawsze było coś złego, bo tak naprawdę nigdy te osoby nie dowiedziały się tego ode mnie, tylko zawsze było to na zasadzie szeptania. Szeptania sobie o mnie za plecami. Kiedy tak naprawdę pamiętam, że idąc do pierwszej klasy liceum, wydawało mi się, że będę mieć nową kartę, zacznę sobie jakby, wiecie, nowe trochę życie niż w tej podstawówce. Taka zmiana środowiska mi się, powiem szczerze, trochę przydała. Tylko w tym wypadku to się tak troszkę rozeszło, że były tam osoby, które już mnie znały, tak naprawdę mnie nie znając. Wiecie, o co mi chodzi. I to właśnie wszystko przez między innymi działanie w necie. Także powiem wam, że takie słabsze momenty kariery to były nawet nie przez same wydarzenia w necie, tylko przez po prostu prywatne zdarzenia. Nie będę wam chodzić w szczegóły, może kiedyś o tym głębiej opowiem, ale doszło tam do wielu nieprzyjemnych sytuacji. Ale no, to już aktualnie mam za sobą, także spoko na razie, nie? Czyła żona złe źródło... się potem tam tłumaczyła. Żona źle złe źródło... Potem tam tłumaczyła. Żona złe źródło zaznaczyła.
Jej, udało się. Teraz takie troszkę luźniejsze pytanie, czyli jakiej muzy słuchasz? No nie wiem, możecie mi nazywać basiciem, ale ja po prostu lubię tego typu muzykę. Nie wiem, moim top artystą ostatnio było, bo to jest zespół Chase Atlantic, The Weeknd, oczywiście, że The Weeknd, Caroline Red na przykład słucham, Chivas, bo Chivasa też słucham, to tam jeszcze był Lana Del Rey, The Neighborhood i no możecie mnie nazywać basiciem, mam dość basic gust muzyczny, przepraszam, nie moja wina, że mi się taka muza podoba, ale no napiszcie mi, czy też czekacie na nowy album Billie Eilish. Lampa mi właśnie zgasła, fajnie. Nie mogę jej włączyć, bo ona ma taką blokadę, że się wyłącza, także super. Życzę mi Skąd pomysł na nagrywanie komentarzy? Muszę wam powiedzieć, że ogólnie zawsze mi się to podobało, bo ja jestem osobą, która dość dużo lubi mówić. Dość dużo lubi mówić, nie wiem. Ja ogólnie lubię wyrażać swoją opinię. Lubię tam analizować różne sprawy, lubię o czymś gadać, ja po prostu lubię gadać. Dla mnie zawsze pisanie było bardzo uporczywe. Szczególnie, że nie umiem pisać po prostu, w sensie ładnie. Dlatego dla mnie zawsze to po prostu było męczące i rozmowa, mówienie o czymś, o wiele łatwiej mi się było wysłowić, powiedzieć to, co chcę, tak naprawdę przekazać to lepiej niż na papierze. I zawsze też inspirowały mnie kanały komentarzy, typu, nie wiem, Gargamel, Wardenga, Prostracja na przykład, no i tam jeszcze inne były, na pewno teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć. No po prostu zawsze podobało mi się, tak, wyrażanie swojego zdania, mówienie tego, co myślę. Szczególnie, że na przykład naprawdę dużo osób mi pisze, że ma podobne myśli, co ja. I wiecie, wtedy po prostu ja ich tak internetowo reprezentuję. Także mamy takiego win-win. Ja sobie mówię to, co myślę i jeszcze reprezentuję tych, co myślą tak jak ja. Więc no, spoko, nie? O, tutaj bardzo dobre pytanie. Jest to Ghost Runner, czytaj Ghost Runner. Fajna gra, polecam. Co to było? Marvel czy DC? Aktualnie to chyba nic, bo robię na razie tragiczną robotę, ale kilka lat temu to definitywnie moja odpowiedź brzmiałaby Marvel. Kocham Marvela, szczególnie Spidermana. Jak można chyba zauważyć w tle, Deadpool, Iron Man, no po prostu Czarna Wdowa, no moim zdaniem to są po prostu najlepsi bohaterowie, jaki kiedykolwiek powstali. Ci właśnie z uniwersum Marvela i te nowe filmy na przykład o Spider-Manie świetne są, no niesamowite. No ale teraz trochę zeszły niestety. A jeśli chodzi o DC, to też nie mam jakiegoś mega problemu, ale zawsze bardziej po prostu podobali mi się ci bohaterowie z Marvela. Takiego wrażenia. No w każdym razem są dwie... W każdym razem. Brawo ja. Tutaj Mega Sigma Siemek pyta się, czy pójdziemy kiedyś na hobby horsing. Siemuś, z tobą zawsze, naprawdę. No to byłby zaszczyt, żeby jechać z takim mistrzem, z hobby horse sensei na hobby horsa, także pewnie. Męcie. Bo chyba w każdej nagrywa. Boże święty. Tutaj pytanie jakiegoś po prostu ignoranta, czyli jaką tematykę miał twój pierwszy film? Zależy gdzie, bo jak chodzi o TikToka, to dalej pamiętam, że mój pierwszy film był o dramie dwóch Lego YouTuberów. To był chyba Morgoth albo Margot i jakiś Vika Star Wars? Bo nie miał jakąś dramę i to był po prostu... I mój pierwszy film był o tej dramie. A jak chodzi o YouTube'a, to mój pierwszy film był o dramie Sabinity z Einarem. I ja to mówię wszystko z pamięci jak coś, ja to po prostu pamiętam. No to te po prostu momenty mojego życia są zbyt ważne, żeby zapomnieć. Pali po prostu w tutorialach, także gratulacje, nie mogę. Gratulacje pewnie, bo co się dzieje? Jaki film był dla ciebie najbardziej wymagający research i tworzenie? Taki najbardziej wymagający chyba na moim kanale, to jest ten o fury, ponieważ to wymagało dużego researchu. Wiecie, naprawdę długo zajęło mi w sumie zebranie, poukładanie tych informacji, jeszcze napisanie, jakby wypisanie z nich scenariusza, pojechanie jeszcze na ten furwalk. No, muszę wam przyznać, że to naprawdę weszło trochę pracy, ale szczerze mówiąc było spoko, nie? Podobało mi się. No, może pisanie przez kilka godzin scenariusza nie było moim ulubionym zajęciem, ale uważam, że było warto i dalej będzie to jeden z moich najbardziej wymagających, ale i jeden z najfajniejszych, przynajmniej moich najbardziej ulubionych filmów. I to nie sam fakt na tematykę, tylko po prostu właśnie proces tworzenia mi się też podobał. Z jego pierwszego filmiku na... Zrobisz kolab z Prostracją? No jak Prostracja będzie chciała, to mogę, ale na razie do mnie nie pisała. Musicie jej pisać, żeby do mnie napisała, to chętnie. No, a nawet mogę do niej przyjechać. Negatywnie. Na swoim TikToku Ptaszek Sowa publikował również dziewczyny ze swoją... What?
To niesamowite pytanie, mianowicie, czy jesteś w związku? Czy ja jestem w związku? Wy naprawdę, widzowie, macie chyba o mnie jakieś za wysokie pojęcie, że jestem jakimś, nie wiem, Master of Reese czy coś. Ale nie, dalej, od 17 lat mam mojego single strike, bo na razie to mnie nikt nie chce, a przynajmniej nie chcą mnie ci, co ja ich chcę, o. Jakkolwiek by to nie brzmiało, nie chcą mnie te osoby, które mogłyby mnie chcieć, nie? A chcą na przykład te, które nieszczególnie ja chcę, żeby mnie chciały. Ciężkie życie bycia hot. Zaczęło nakręcanie dramy. Nie no, ja się po prostu głupio czekam. Głupio, what? Tutaj kolejne pytanie, najbardziej szkodliwi influ. Ogólnie bardzo irytują mnie influencerzy, którzy na przykład nie wykazują się zbytnio inteligencją. Chyba wiecie, co, o kogo mi chodzi, dobrze. I uważam, że takie osoby, które właśnie nie szerzą jakichś dobrych wartości, tylko po prostu są, też nie są jacyś za mądrzi, nie powinni mieć jednak takich możliwości influencerskich, bo po pierwsze, nie wykorzystałem ich dobrze, no a po drugie, no, jak już zaczną coś farmazonić, no to wiecie, te dzieciaki jednak za nimi pójdą. Do mnie, bo od tego jest influencer, że on ma influence, on ma wpływ na ludzi. No i niestety, jak to wpadnie w takie niepołowane dosyć ręce, no to później mogą być problemy jakieś, tak? Do usłyszenia. Możecie też dostać jakiegoś subskrybera, łapkę w górę, wszystkie... Dlaczego akurat sum? Tutaj od tej samej osoby nawet. Mianowicie, wiecie co? Ja nie wiem. Ja nie pamiętam w ogóle momentu powstawania mojego niku. Ja tylko pamiętam, że wyświetliła mi się właśnie ta drama Margota czy Morgota, nie pamiętam już, z Wikasem Star Wars. I moja pierwsza myśl to była, ej, no dobra, jakby zaczynam robić content, nie? Zaczynam robić content komentary. I wiecie, najgorszy moment to było wymyślenie sobie niku na TikToku. No i wtedy jakoś tak mi po prostu chyba weszło, ten sum mi jakoś wszedł po prostu w głowę. Ale nie mam pojęcia, jakim cudem to się stało, tylko pamiętam już moment wpisywania właśnie sum, comment i myślenia, wow, a jestem kurde geniuszem, naprawdę. I szczerze mówiąc, nawet mi nie przeszkadza ten nick. Nie jest to jakiś mega super pomysłowy nick, ale to jest mój nick i będę się go trzymać, tak? Szczególnie, że nie jest on jakiś trudny, więc dużo osób go nie przekręca, chociaż zależy, bo się sam comment, sum content, czy inne sumy zdarzały i to była tragedia. Jest to po prostu fake. Na jego kanale możemy znaleźć, no... I tutaj kolejne ważne pytanie, mianowicie o Detari czy Karti. Wiecie, chodzi o Graj Chłopiec Kartki. Mianowicie ja słucham o Detariego, nie słucham Kartiego zbytnio, więc wybiorę o Detariego, nie? No proste. Tutaj też kolejne bardzo ważne pytanie, o Detari czy Playboy Kart, o Detari czy... Czy? Jezu, czy? Tutaj też kolejne ważne pytanie, mianowicie o Detari czy Playboy Carti. Nie wiem mówić. Tutaj kolejne ważne pytanie, mianowicie o Detari czy? O, tutaj też kolejne ciekawe pytanie. Ile czasu zajmuje ci zrobienie 10-minutowego filmu? Wszystko tak naprawdę zależy, o czym jest ten film, bo jeśli wymaga to, wiecie, więcej researchu, to zajmie mi to o wiele dłużej. A jeśli chodzi o same nagrywki na przykład? Nagrywki tak naprawdę nie trwają długo. Szczególnie, że ja mam dość wygodny sposób nagrywania, jak dla mnie przynajmniej. Więc co, nagranie takiego 10-minutowego filmu zajmuje zwykle około 40 minut, coś w tym stylu. Czasami się nawet wyrobię w pół godzinki. Także wydaje mi się, że jest to nawet dobry czas. No, bo niestety nagranie 10-minutowego filmu nie trwa 10 minut. Szczególnie, że tam zwykle jest więcej niż 10 minut materiału. No tylko wiadomo, to wszystko tam jest wycinane, skracane. Ping-ponga. Nie no, żartuję. Nikt się o nim po tym... nie umie mówić. Ping-ponga. Nie no, żartuję. Nikt się po nim o tego nie spodziewa. Ja nie mogę znowu. I już ostatnie pytanie na dziś. Znowu od Mega Sigmy, czyli czy pokażesz stopy, proszę? Oczywiście, już to robię. Pody. A ja zanim skończę... Ja nie mogę. Pody. A ja zanim Także no cóż, widzowie, wy napiszcie, co o tym sądzicie, no i do usłyszenia. Oraz zapraszam was jeszcze na Instagrama, serdecznie bardzo. Po pierwsze, macie szansę wygrać tam suma, a po drugie, będziecie mogli go również zamówić. Także zapraszam. A tak na serio to do usłyszenia. Panie, i spytacie, ale suma, ale po co ty na to nagrywasz w ogóle, a nie tylko... Na związkach najlepiej, a potem sam sobie zaprzecza, zanim zachcemy, co? Kobieta cię Boże. I pójście na kompromis jest naprawdę ważne, bo to, żeby obu osobom pasowało, rozumowania, albo same wypowiedzi tego pana, ich sens nie ma sensu. Z okazji z mojej współpracy... Funkcjonalny. No patrzcie na TB... No kurde! No patrzcie... Patrzcie, lo oraz mi. Potem wejść na mój serwer Discord, bo to właśnie tam organizuję...